Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarze. Dzisiejszy temat, jak naturalnie dbać o zdrowe jelita. Ci z Państwa, z którymi nie miałem nigdy okazji się spotkać, chciałbym się przedstawić. Jestem lekarzem medycyny, dietetykiem, dyplomowanym fitoterapeutą. Nazywam się Janusz Wietycha i przedstawię Państwu dzisiaj, jak zawsze, zdrowie jelit w kilku aspektach. Pierwsze oczywiście to będzie cały obszar wprowadzenia definicji chorób oraz roli poszczególnych elementów przewodu pokarmowego, które wpływają na zdrowie naszych jelit. Będziemy też mówili o tym nie tylko co wpływa na te nasze jelita, ale również jak nieszczelności jelit, jak stany zapalne mogą wpływać na resztę naszego organizmu, no bo przecież gdyby nasz pokarm nie wchłaniał się w jelitach, a takie sytuacje bywają, to wtedy mielibyśmy niedobory żywieniowe. Nasz organizm, pomimo tego, żebyśmy siadali przy obficie suto zastawionym stole, to co z tego, żebyśmy to zjedli, skoro byśmy tego w ogóle nie wchłonęli, nie strawilibyśmy tego i nie wchłonęli. Więc nasz organizm byłby niedożywiony. Jeszcze jest inny aspekt funkcjonowania jelit, mianowicie w jelitach jest gigantyczna ilość bakterii. I jeżeli tam jest prawidłowa mikrobiota, no to wpływ zdrowych jelit na nasz organizm jest fantastyczny. Te bakterie produkują neuroprzekaźniki, które wpływają na nasze samopoczucie. One produkują witaminy, na przykład witaminy z grupy B, witaminy K. Wypierają patogeny z przewodu pokarmowego, jeżeli takie się tam znają. Tak, więc rola tych bakterii jest bardzo ważna. Ale też, szanowni Państwo, jeżeli dochodzi do tak zwanego rozszczelnienia jelit, to stany zapalne mogą wpływać negatywnie. Stany zapalne jelit mogą wpływać negatywnie na resztę naszego organizmu, szczególnie na układ odpornościowy. Więc też sobie o tym powiemy. No i na koniec oczywiście przypomnę Państwu, z tym, że dzisiaj może nie będziemy bardzo koncentrować się na takich niuansach czy drobiazgach, czyli na poszczególnych roślinach, które występują w preparatach, jak bardziej na tym, jak je połączyć w różnych sytuacjach i jakie preparaty z ekstraktami roślinnymi i inne preparaty połączyć, żebyśmy mieli zdrowe jelita. No dobrze. Czyli te nasze podstawowe informacje dotyczące chorób, negatywnego wpływu na zdrowie naszych jelit, to są przede wszystkim zaburzenia trawienia, czyli co to będzie? Jeżeli sobie zjemy jakieś białko, albo jakiś tłuszczyk, albo jakiś cukier, to żeby to się wchłonęło, czyli żeby tutaj był ten drugi etap odżywiania, najpierw powinno być strawione, czyli rozłożone na proste substancje, które nasz organizm przyswoi i później sobie wybuduje. Czyli możemy mieć różne zaburzenia trawienia, czyli dyspepsja. Mamy zaburzenia mikrobioty jelitowej i to jest niezwykle ważny aspekt i o tym zawsze będę Państwu przypominał. Zresztą, szanowni Państwo, jak wiecie, w Kąszcze Stochowy w Kaletach, czyli tam, gdzie jest siedziba Naturday, jest w tej chwili bardzo intensywnie budowany nasz ośrodek, w którym będziemy mogli się spotykać, mieszkać sobie, bo tam powstaje kilkanaście domów, słuchajcie, ten materiał jest tam przywieziony, w których będziecie mogli sobie przebywać troszeczkę dłużej niż tylko tak, jak jesteśmy w tej chwili w trakcie webinaru, jakąś godzinkę, po to, żebyśmy mogli wspólnie rozmawiać na tematy zdrowia i się wspierać. Czyli będziemy mogli sobie rozmawiać o zdrowiu każdej osoby, która tam przyjedzie, będziemy mogli dobierać indywidualną dietę, będziemy dobierali odpowiednie mieszanki ziołowe, czyli cały zakres fitoterapii. Tak? I do tego, proszę zwrócić uwagę, będziemy mogli sobie na przykład rozmawiać o mikrobiocie jelitowej i o roli probiotyków w leczeniu różnych chorób. Będziecie mieli możliwość zadawania większej ilości pytań, spędzania wspólnie czasu. Zresztą powiem Państwu tak zupełnie pobocznie, bardzo, bardzo mile wspominam nasz event w Naturdayowy 2 lata temu w Kaletach. Super fantastyczne spotkanie z fajną zabawą i pysznym jedzeniem na świeżym powietrzu, a co najważniejsze, możliwość wspólnego spotkania z Państwem właśnie tam. Świetna atmosfera, naprawdę. Także też wracając jeszcze do naszego webinaru. Stres
jest czynnikiem, który potrafi niszczyć żołądek jelit. Jest bardzo wiele osób, które ma zaburzenia wchłaniania i przewlekły stan zapalny przewodu pokarmowego spowodowany stresem. Szanowni Państwo, proszę o tym pamiętać. My tylko ten helikobakter i helikobakter, że on taki zły, ale bardzo wiele osób cierpi na przewlekłe stany zapalne spowodowane stresem. Zaburzenia wchłaniania, zaburzenia perystaltyki. No dobrze, to teraz troszeczkę definicji, żebyśmy mogli sobie wspólnie rozmawiając o zaburzeniach chłaniania i o chorobach jelit, myśleć w podobny sposób o konkretnych zagadnieniach. Czyli dyspepsja, która pochodzi z języka greckiego, oznacza dosłownie złe trawienie. Mogą to być dolegliwości poposiłkowe, tak? Czyli uczucie pełności. Może być wczesne uczucie sytości, czyli niewielka ilość pokarmu przy braku perystaltyki prawidłowej będzie powodowała, że właściwie człowiek czuje się wzdęty, źle się czuje, a w niektórych sytuacjach może pojawić się ból lub uczucie pieczenia. Tutaj jest charakterystyczne, szanowni Państwo, od razu mówię w dużym uproszczeniu. Jeżeli ktoś zjada posiłek i podejrzewamy go o wrzody, to ból, który występuje w związku z jedzeniem, czyli ktoś zjada posiłek i zaczyna go bardzo boleć tutaj w klatce piersiowej, to jest duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z wrzodami żołądka. Natomiast ból tutaj zlokalizowany, to pieczenie, które występuje, kiedy człowiek jest głodny, to najczęstszy objaw, tak, wrzodów dwunastnicy. To tak na szybko, jakby to Państwa interesowało, taka Strassen diagnoza, możecie sobie tak pokrótce rozdzielić. Jakby to ma i nie ma znaczenia aż takiego wielkiego, tak? Jak już tak szybko do tego podchodzimy, na pewno należy zawsze zdiagnozować, co się dzieje, dlatego że przy tych zaburzeniach, zespołach złego wchłaniania i zaburzeniach perystaltyki, a może dochodzić również do sytuacji, w której żółć produkowana przez wątrobę, wydzielana, tak, do przewodu pokarmowego, może być zarzucana, a więc może cofać się do żołądka. Słuchajcie, to jest tragiczne połączenie. Ostrzegam, żółć w żołądku jest bardzo niebezpieczna, dlatego że tam jest w żołądku kwas solny i błona śluzowa żołądka, która produkuje stężony sok żołądkowy. W momencie, kiedy do żołądka zaczyna w dłuższym okresie czasu dostawać się żółć, to dochodzi do silnego stanu zapalnego i może, szanowni Państwo, taka sytuacja doprowadzić w dłuższej perspektywie do powstania nowotworów, stanów przednowotworowych i nowotworów. Dlatego wszelkie tego typu dolegliwości, trawienia, ból, pieczenie, należy jak najszybciej łagodzić i dobrze diagnozować. Żebyśmy mogli diagnozować, my sobie też dyspepsję podzieliliśmy w medycynie na dyspepsję organiczną, czyli taką, że wiemy, że jest jakiś powód tego, i czynnościową, czyli właściwie nie wiemy, co jest powodem, tak? Są zaburzenia perystaltyki. Jest jeszcze inny mechanizm zaburzeń trawienia i niedożywienia organizmu. Otóż mamy takie choroby, które swój początek biorą ze złego wchłaniania, ale złego wchłaniania pokarmów dla nas obcych. Obcych, na przykład białek, które powodują u nas alergie i stany zapalne. Tak? Czyli to są takie zespoły nietolerancji pokarmowych. Jeżeli mówimy tutaj zatem o tej dyspepsji, gdzie to nazywamy organiczną, bo druga taka, gdzie nie wiemy, co jest grane, nazywa się czynnościowa. Więc organiczna, jest jakiś powód tych zaburzeń trawienia. To może to być choroba wrzodowa żołądka na przykład, może być ten refluks do przełyku, może być przewlekłe zapalenie trzustki, mogą być stany zapalne w drogach żółciowych, wątrobie, tak? I proszę pamiętać, że dyspepsja może być też objawem nowotworów,
czyli na przykład raka żołądka. Więc wszelkie zaburzenia trawienia, które, szanowni państwo, bardzo często, jak to w telewizji, w reklamach widać, że trzeba jakiś lek zobojętniający sobie wchłonąć. Słuchajcie, to jest, no ja nie chcę tego komentować, tak, bo jako lekarzowi nie wypada, ale nazwałbym to bardzo brzydko, co to jest. Słuchajcie, zalewanie żołądka substancjami zobojętniającymi, kwas solny, w sytuacjach, w których możemy mieć różne niebezpieczne choroby, a nie leczenie tego, tak, zmiana diety, poprawa perystaltyki, podawanie naturalnych substancji poprawiających funkcje fizjologiczne, trzustki, wątroby, tak, żołądka i tak dalej. To jest tak naprawdę element. A już jak mamy sytuację, że mamy kogoś, kto jest w potężnym stresie, to my powinniśmy natychmiast zareagować przyczynowo, żeby zmniejszyć poziom stresu u tej osoby. Ważną rzeczą, dyspepsja bywa też spowodowana działaniem niepożądanym leków, które przyjmujemy przewlekle. I tutaj są różne preparaty. Proszę pamiętać o niesteroidowych lekach przeciwzapalnych, tak, typu ibuprofen na przykład, czy kwas acetylosalicylowy, leki przeciwreumatyczne, też silnie niszczące przewód pokarmowy, preparaty żelaza i potasu, bardzo często przyjmowane, szanowni państwo, szczególnie przez albo osoby chore na serce, albo przez panie z jakąś anemią z niedoboru żelaza, i antybiotyki, tak? Jeżeli nie udaje się wykryć żadnej choroby powodującej dyspepsję, to lekarz ustala rozpoznanie dyspepsji czynnościowej. Czyli przyczyną dyspepsji czynnościowej tak nie do końca wiemy, co jest. Medycyna nie jest pewna. Przyjmuje się różne hipotezy. Mówi się o zaburzeniach kurczliwości, na przykład jakiegoś odcinka przewodu pokarmowego, bądź osłabionej reakcji przewodu pokarmowego na bodźce zewnętrzne. Podam przykład. Jest wiele odruchów, na które reaguje nasz organizm. I czasem jest tak, szanowni państwo, to tak z własnej mojej pracy, że kiedy rozmawiam z jakimś pacjentem na temat zdrowej diety, zawsze staram się znaleźć jakieś rozwiązanie, bo zmiana diety często jest trudna dla bardzo wielu osób, a już pokolenie, które wychowało się na jedzeniu chleba z masłem i piciu mleka czy śmietanki, no nadal istnieje i są takie osoby, które się właściwie tylko tym odżywiają. No niestety czasem cierpią z tego powodu i szukamy jakichś zamienników tego jedzenia. No i wymyślamy sobie, słuchajcie, jakieś surówki, jakieś sałatki, jakiś makaron z cukinii z dodatkiem z sosu pomidorowego z ziołami i do tego jakieś, nie wiem, mięsko z indyka albo inne. W momencie, w którym rozmawiam z osobą na ten temat, bardzo często uśmiecham się, łapię się na tym, że po prostu, wybaczcie, dosłownie ślinka człowiekowi cieknie, bo jest głodny i by już coś zjadł. Czyli mamy bardzo wiele reakcji odruchowych w przewodzie pokarmowym i to jest też bardzo ważne, słuchajcie, w zespołach złego wchłaniania i zaburzeniach, dyspepsjach czynnościowych, żeby, i proszę o tym pamiętać, posiłek powinien być podany w sposób apetyczny. My powinniśmy, szczególnie u osób z takimi problemami, dbać o to, żeby ten posiłek poprawiał trawienie, czyli zobaczcie, jak wydzielają się soki w naszym organizmie, które soki trawienne, w momencie, kiedy posiłek jest piękny albo rozmawiamy na temat tego posiłku, tak? Ślinka nam cieknie. W związku z tym proszę o tym pamiętać, w tych zaburzeniach czynnościowych ze szczególną troską zwracamy na to uwagę. Ważnym elementem również takim dietetycznym, to od razu powiem, żeby mi to nie umknęło, jest to, że wszystkie osoby, u których występują zaburzenia czynności, obojętnie czy organiczne, czy czynnościowe zaburzenia trawienia, powinny bardzo dokładnie rozgryzać każdy kęs posiłku. Proszę o tym pamiętać i
Myślę, że część z Państwa się spotkała z tym, jak byliście u mnie na wizycie, że umawialiśmy się, żeby każdy kęs posiłku gryźć co najmniej 20 razy bardzo dokładnie. Dlaczego tak jest? Słuchajcie, szanowni państwo, ja myślę, że nie trzeba tego bardzo tłumaczyć. W momencie, kiedy bardzo dokładnie rozmieszamy ten posiłek ze śliną i rozgryziemy go, to taka papka łatwiej przechodzi sobie przez przewód pokarmowy, łatwiejszy jest dostęp enzymów trawiennych do wszystkich substancji tam zawartych. Bakterie, które sobie mieszkają w przewodzie pokarmowym, mają łatwiejszy dostęp do substancji tam zawartych. Właściwie zawsze powinniśmy, nie tylko osoby chore, wszyscy powinniśmy pamiętać o tym, żeby każdy kęs naszego posiłku był bardzo dokładnie rozgryziany. Tak? Z dyspepsji czynnościowych, o których sobie teraz mówimy, jeszcze wyróżnia się zaburzenia, taki zespół zaburzeń poposiłkowych oraz zespół bólu w nadbrzuszu. Jakkolwiek to są tylko definicje, chcę, żebyście Państwo po prostu zapamiętali, że dyspepsje, te zaburzenia trawienia mogą być spowodowane jakąś przyczyną organiczną, bądź tą grupą, tą drugą grupę mamy dyspepsje czynnościowe, kiedy nie wiemy, co jest powodem, nie znajdujemy powodu do dyspepsji, a jednak są jakieś zaburzenia, na przykład kurczliwości odcinków przewodu pokarmowego, tak? Organiczne i czynnościowe. Wbrew pozorom, szanowni państwo, a problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, to nie jest problem, który dotyczy 1% populacji. Otóż statystyki mówią, że populacyjnie, okresowo lub częściej, tak, gdzie i to jest populacji częściej występująca dolegliwość, ale jest pewna grupa osób, u których te dolegliwości są po prostu na stałe. To występuje rzadziej. Około 40% to są dyspepsje organiczne. Wykrywa się konkretne, tak, konkretne wymienione wcześniej przykłady przyczyn. Natomiast większość to są osoby, które traktuje się jako osoby, u których rozpoznaje się dyspepsję czynnościową. Czyli wtedy możemy próbować pomagać tej osobie objawowo, no bo nie znamy przyczyny, poprawiamy perystaltykę, zmieniamy dietę, poprawiamy mikrobiotę. Natomiast proszę pamiętać, że 1/3 społeczeństwa ma dyspepsję i w 40% przypadków tej dyspepsji jest jakiś niebezpieczny powód tej dolegliwości. Zawsze szukamy przyczyny. No dobrze. Czy nasze narządy wewnętrzne będą wpływały w jakiś sposób na trawienie? Szanowni Państwo, nie będziemy dzisiaj omawiać funkcji wszystkich narządów jamy brzusznej, ale nie wyobrażam sobie zdrowego człowieka z chorą wątrobą. To jest niemożliwe. Prawidłowe odżywianie, wchłanianie pokarmów, przekształcanie ich w białka, węglowodany, rozkład lipidów, produkcja kwasu, przerabianie kwasów tłuszczowych, na przykład w żółć, tak? Szanowni Państwo, czy my sobie w ogóle zdajemy sprawę, ile to jest litr żółci? Możecie sobie wyobrazić jednolitrową butelkę i mniej więcej tyle tej żółci człowiek potrafi dziennie wyprodukować? Jaki to jest nieprawdopodobny mechanizm, jaka to jest fabryka biochemiczna. W związku z tym zioła, które będą poprawiały funkcję wątroby, będą również zmniejszały prawdopodobieństwo dyspepsji. Co jeszcze? Tak? Czyli nie będziemy wchodzić w zaburzenia funkcji wątroby, bo to już mówiliśmy. Tutaj nawet może jedna rzecz, szanowni państwo. W momencie, kiedy drogi żółciowe zatyka jakiś kamień, czyli mamy kamicę przewodów żółciowych czy pęcherzyka żółciowego. Proszę pamiętać, że bywają sytuacje bardzo niebezpieczne, więc zawsze jak mamy jakiekolwiek wątpliwości i niespecyficzne dolegliwości po prawej stronie, tak, pod łukiem żebrowym, to trzeba sprawdzić, co się dzieje z naszą wątrobą. Dlatego, że może dojść na przykład do kamicy
pęcherzyka żółciowego. I sama kamica, słuchajcie, to nie jest jeszcze wskazanie, żeby go usunąć. Ale obecność kamyczka w pęcherzyku żółciowym może powodować, że on będzie drażnił, tak? Przez swoją obecność, przez ten nacisk, on będzie drażnił ścianę pęcherzyka albo będzie drażnił przewód żółciowy. I pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego czy kanałów żółciowych jest niebezpieczne. I wtedy lekarz może zasugerować, że taki pęcherzyk będzie trzeba po prostu usunąć. Tak? Chociaż sama kamica, słuchajcie, która nie powoduje dolegliwości, nie ma nawrotowych bólów albo nie ma pogrubienia ścian, nie jest wskazaniem do wycięcia pęcherzyka. Słuchajcie, z tym nadal można żyć bez konieczności operacji. A natomiast to skrajnym przypadkiem zaburzeń funkcji całego przewodu pokarmowego jest marskość wątroby. No i wtedy, słuchajcie, szanowni państwo, wybaczcie kolokwializm, cały przewód pokarmowy i organizm się dosłownie sypie. Nie można wyrównać takiego organizmu przy marskości wątroby. Jedynym sposobem na uratowanie pacjenta jest przeszczep wątroby. Możecie sobie wyobrazić, jak to jest niezwykle trudna sytuacja. Trzustka. Trzustka, która zarówno produkuje coś, co wewnątrz wydzielniczą ma funkcję, czyli mówimy o insulinie czy glukagonie, czyli gospodarka węglowodanowa całego organizmu, ale też zewnątrz wydzielniczą. Ta funkcja zewnątrz wydzielnicza to jest nawet większa praca trzustki codziennie. Jak tam powstają różne enzymy trawienne, to są białka. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ta trzustka, która jest dużo mniejsza od tej wątroby, produkuje kilkanaście razy więcej białka niż wątroba. Więc zobaczcie, znowuż jaka to jest potężna fabryka biochemiczna. To jest w ogóle fascynujący świat fizjologii człowieka. Słuchajcie, kiedyś mój wielki konik od studiów, naprawdę, organizm człowieka jest piękną, niesamowitą maszyną biochemiczną. Tak? Każdy z narządów ma jakieś swoje funkcje, ma jakieś swoje relacje, powiązania. I tak naprawdę, kiedy widzicie, że coś się nietypowego w waszym organizmie dzieje, są jakieś objawy, szczególnie brzuch, i tutaj w jamie brzusznej ból, on często nie jest zlokalizowany w taki precyzyjny sposób, czyli my nie do końca wiemy, co ostatecznie może powodować ten ból w przewodzie pokarmowym czy w jamie brzusznej. I wtedy zawsze proszę pamiętać, warto sobie zrobić dobrą diagnostykę przewodu pokarmowego. Można zacząć po prostu od kilku podstawowych badań i USG jamy brzusznej, że sobie zobaczymy, jak działają nerki, jak działa wątroba, jak się nam będziemy mieli szczęście, to zobaczymy może trzustkę. Tak, takie podstawowe rzeczy. Na pewno warto zobaczyć, czy na przykład jak przebiega aorta i czy tam się coś nie dzieje. Przewlekłe zapalenie trzustki, tak, to jest taki proces długoterminowy, stopniowy, zaburzenia funkcji wydzielniczych trzustki, no i zaburzenia trawienia. Szanowni państwo, bez trzustki no nie jesteśmy w stanie strawić pokarmu tak naprawdę. Jelito cienkie, który jest elementem również trawienia i wchłaniania składników pokarmowych. W jelicie cienkim weźmy sobie przykład celiaki. Celiakia, czyli choroba trzewna, to jest uwarunkowana genetycznie choroba, w której o typie autoagresji, autoimmunologicznej dochodzi do niszczenia kosmuków jelitowych. Czyli zamiast ogromnej powierzchni wchłaniania dzięki kosmukom jelitowym, tak, robi nam się gładka rura bez kosmuków, przez którą ten pokarm po prostu przelatuje. Mamy gigantyczne zaburzenia wchłaniania i stany zapalne. Bardzo ciężka choroba, chyba że ją prawidłowo zdiagnozujemy badaniami genetycznymi, badaniami endoskopowymi i badaniami serologicznymi. No i jak odkryjemy, że mamy do czynienia z celiakią, to takiego człowieka w cudowny sposób, oczywiście żartuję, w cudowny, możemy wyleczyć po prostu do końca życia, będzie jadł dietę bezwzględnie bezglutenową. I tutaj jest przykład, w jaki sposób powinniśmy też zwracać uwagę na jelita. Dlaczego?
celiakia jest skrajną sytuacją, skrajną. Ale szanowni państwo, pamiętajcie o tym, że zaburzenia wchłaniania i zaburzenia funkcji jelita cienkiego i stany zapalne jelita cienkiego mogą powstawać u każdego z nas. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że jak to mówią dzieciaki, zagrandzicie na imprezie i zaczniecie jeść niedobre jedzenie, które jeszcze do tego będzie, nie wiem, podlane dużą ilością alkoholu. Jeszcze później po tej imprezie, bo was głowa będzie boleć, najecie się leków przeciwzapalnych. To gwarantuje wam, że stan zdrowia waszych jelit będzie tragiczny. Będą stany zapalne, będą zaburzenia, trawienia. I o jednym musicie wiedzieć. Są takie narządy naszego organizmu, które zawsze szybko dają znać, że należy im pomóc. Myślę, że świetnym przykładem jest ból zęba. Słuchajcie, w jamie ustnej są te niewielkie zęby, które służą do rozgryzania i rozgniatania pokarmu. Jak się tam zrobi jakaś niewielka dziurka i to się wszystko dostanie do nerwu, który jest w zębie, to boli nieprawdopodobnie. Natychmiast lecimy do dentysty, bo przecież boli nas ząbek. Słuchajcie, bardzo was proszę. Pamiętajcie, że jelita nie mają takiego unerwienia bólowego i po prostu nie bolą. Musicie mieć zatem samoświadomość tego, że dbałość o funkcję, czynność i brak stanów zapalnych jelita cienkiego to nie jest na takiej zasadzie, że czekamy, kiedy nas brzuch zacznie boleć, to jest ten moment, dobra, to może bym zadbał. Nie. Jeżeli komuś zależy na holistycznym podejściu do zdrowia, musicie pamiętać, że tak jak was bolą zęby, niestety jelita wam nie powiedzą tego, że jest im źle. Musicie mieć po prostu świadomość zdrowego odżywiania, picia ziół, probiotyków, tak, i nie robienia masakry dietetycznej, szczególnie na jakichś tam imprezach czy na spotkaniach towarzyskich. Też trzeba podejść do tego z rozsądkiem, bo to się może źle skończyć. Przypominam, szanowni państwo, ale to w nawiązaniu teraz mi się przypomniało, tak zwany polski błąd dietetyczny. Polski błąd dietetyczny to jest stężony alkohol z dużą ilością tłuszczu na imprezie. Niestety, szanowni państwo, to się może skończyć ostrym zapaleniem trzustki. Ostre zapalenie trzustki, pomijając fakt, że jest potwornie bolesne, w 10% przypadków kończy się śmiercią. Więc musicie brać pod uwagę, że ta dbałość o wasz przewód pokarmowy jest takim elementem naszej odpowiedzialności za nasze zdrowie i życie. I jest jeszcze jelito grube, czyli końcowy odcinek przewodu pokarmowego, formowanie kału, wchłanianie zwrotne wody, elektrolitów, tak? I też tam występuje duża ilość bakterii symbiotycznych, które sobie tam w największej ilości rezydują i produkują na przykład witamin. Czyli różne narządy wpływają na nasz organizm. Dobra, mamy zespół nieszczelnego jelita. Czy jest to stan związany z tym, że błona śluzowa jelit, która ją pokrywa od wewnątrz, ma zwiększoną przepuszczalność? Najczęściej z powodu jakiegoś uszkodzenia i przyczyną uszkodzenia ściany jelita może być infekcja, stres, niewłaściwa dieta, to przed chwileczką powiedziałem, w ciąży mogą być problemy z przepuszczalnością błony śluzowej jelit, menopauza, stosowanie leków, i to też powiedzieliśmy, i różne alergie pokarmowe. Alergie są stanem zapalnym. Stan zapalny może powodować zaburzenia funkcji i czynności jelit, doprowadzając do zespołu nieszczelnych jelit. Proszę też zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy zaburzenia funkcji układu odpornościowego w środku w jelitach, to mogą w związku z nieszczelnością i stanem zapalnym powstawać choroby autoimmunologiczne. Czyli kto z państwa pamięta, parę lat temu miałem tą przyjemność, jeżdżąc po Polsce, robić wykłady
też rozmawialiśmy o kręgosłupie. I od tamtej pory staram się Państwu przypominać, że bardzo wiele chorób kręgosłupa bierze swój początek w stanach zapalnych jelit. Czyli na przykład choroba Bechterewa, czyli różne reaktywne formy chorób kręgosłupa mogą powstawać w związku ze stanem zapalnym jelit. Popatrzcie. Tak? To jest ten przykład. Oczywiście może być reumatoidalne zapalenie stawów, może być choroba Hashimoto, może być łuszczyca. Tak? To są te przykłady chorób, które są indukowane stanem zapalnym w przewodzie pokarmowym. Także uogólniając, szanowni państwo, najważniejsze, tak, problemy, które są związane z niedożywieniem, są związane z przewodem pokarmowym. A więc zaburzenia wydzielania enzymów, czyli mamy jakąś niewydolność żołądka, wątroby, trzustki albo jelit i już mamy problemy gastryczne. Mamy trucizny, na przykład papierosy, jakieś obce substancje, ksenobiotyki, tak, które są w otoczeniu. Ja jeszcze wrócę, szanowni państwo, niedawno miałem taką przyjemność rozmawiania z panią z Ukrainy, która przyjechała do Polski z dwójką dzieci i potrzebowała pomocy w opiece nad tymi dziećmi. Chodziło o konsultację laryngologa dziecięcego i jeszcze tam kilka takich problemów. Rozmawialiśmy trochę też o odżywianiu tych dzieci, o lekarstwach, które można podawać, tak? Starałem się pomóc. Ale w trakcie tej rozmowy, szanowni państwo, porozmawialiśmy też trochę na temat tego, w jaki sposób ta kobieta odżywiała się na Ukrainie. I opowiadała mi o swoim jedzeniu i opowiadała mi o tym, że to było takie jedzenie zdrowe, jak troszeczkę, tak jak za czasów mojej babci, tak? Zdrowe jedzenie i własny ogródek. No ja wtedy jej zadałem pytanie, a czy pani dzieci tam chorowały? I okazało się, słuchajcie, że te dzieciaki prawie w ogóle nie chorowały. I przyjechali do Polski, oczywiście, słuchajcie, potworny stres, bo to jest niewyobrażalny stres, to co naprawdę przeżywają Ukraińcy w tej chwili i rodziny. Ale jednocześnie te dzieci zaczęły jeść polskie jedzenie. Słuchajcie, jakie my świństwa mamy w tym jedzeniu i co nasze dzieci jedzą, to po prostu woła o pomstę do nieba. Nasze babcie też miały nietolerancję laktozy i nie powinny pić mleka, ale piły i nic im nie było, bo nie jadły tej chemii, tego świństwa w pożywieniu. Ostatnio miałem spotkanie z takim wieloletnim moim pacjentem, który po bardzo ciężkiej diagnostyce, nie było wiadomo, co jest grane, wylądował w Katowicach w Centralnym Szpitalu Klinicznym z rozpoznaniem nietolerancji laktozy, słuchajcie. Tak? Więc bardzo proste rozpoznanie, dotyczy prawie 40% populacji. I on od 8 lat jest na diecie bezmlecznej, tak, nic, absolutnie, też chleba unika, ale przede wszystkim bezmleczne. Jakiekolwiek produkty muszą być bez laktozy, muszą to być produkty, które po prostu niewielkiej ilości, jak byłaby laktoza, on by się źle czuł. I on sobie zrobił eksperyment. Trafił do jakiejś wsi w górach, gdzie jakaś babuleńka miała swoją krówkę przy domu i wyobraźcie sobie, że zaryzykował i wypił trochę tego mleka prosto od krowy, który po prostu no, nie mógł się pohamować. Stwierdził, a cóż, trudno, najwyżej się pochoruje. Wypił to mleko prosto od krowy i jakież było jego zdziwienie, słuchajcie. Człowiek, który po łyżce mleka miał taką biegunkę, że mógłby fruwać. Jemu nic nie było po tym mleku. A co to może oznaczać? To może oznaczać, że to, co my mamy w sklepie i to, co my zjadamy, jest tak nafaszerowane chemią i nie jest mlekiem, tylko nazywa się mleko. Koło mleka nawet nie stało, więc zwróćcie uwagę, jak potworny, negatywny wpływ na nasze zdrowie mają ksenobiotyki i również na przewód pokarmowy. A zatem zachęcam, szanowni państwo, do tego, żebyście zastanawiali się
jakie jest źródło pożywienia, które zjadacie i co kładziecie na talerz, bo zła dieta, jak również brak odpowiedniej suplementacji witaminowej, może być również powodem zaburzeń wchłaniania czy problemów zdrowotnych. Stany zapalne i niewydolność ściany żołądka i dwunastnicy spowodowane stresem. Szanowni Państwo, to jest historia również moja rodzinna, ale bardzo wiele osób, które do mnie trafia, ma problemy gastryczne spowodowane stresem. A w momencie, kiedy organizm jest narażony na wyrzucanie do krwi dużej ilości steroidów, które sam produkuje. Nie wiem, czy wiecie, jakie jest, może odwrócimy kota ogonem, czy wiecie, jakie jest powikłanie glikokortykosteroidów, które lekarz podaje pacjentowi? Jednym z powikłań podawania tych glikokortykosteroidów są wrzody żołądka i dwunastnicy. Zobaczcie, a jakie hormony masywnie wydzielane są w stresie? No właśnie steroidy. Czyli zobaczcie, jaka to jest relacja. Z jednej strony mówi się, no dobrze, one działają przeciwzapalnie, hormony stresu powinny wszystko goić, pomagać zmniejszać stan zapalny. No nie. No niestety, w silnym stresie dochodzi nie tylko do wydzielania masywnej, nieprawidłowych proporcji hormonów. Do tego jeszcze dochodzą zaburzenia ukrwienia ściany przewodu pokarmowego. Dlatego, że te naczynia krwionośne podlegają wpływom na przykład nerwów, tak, czy nerwu błędnego. I co ciekawe też, jak Państwo zapewne wiecie, oś mózg jelito jest osią dwukierunkową. Nerw błędny ma tak zwane włókna aferentne, czyli włókna czuciowe, które są zlokalizowane również w przewodzie pokarmowym. Co prawda one są poza naszą świadomością, ale są. I mózg, sterując niezależnie od naszej woli, podejmuje decyzje o sterowaniu narządami na podstawie tych danych. I jeżeli one są nieprawidłowe, słuchajcie, to ten organizm jeszcze zapętla się, wchodzi w taką pętlę choroby. Jest jeszcze gorzej. Tak stres potrafi niszczyć żołądek i dwunastnicy. Mamy zaburzenia flory jelitowej i to zawsze proszę pamiętać, o to musimy zawsze dbać, bo to jest ten przykład nawet tej pani z Ukrainy i jej dzieci, z którą o czym rozmawialiśmy. Ta chemia, która po prostu zabija mikrobiotę jelitową. Te biedne dzieciaki po prostu zostały tak naszpikowane po przeziębieniach antybiotykami przez moje kochane, znajome środowisko lekarzy i lekarek, że po prostu w tych jelitach nie zostało nic poza wyselekcjonowanymi bakteriami chorobotwórczymi. I te bidulki po prostu zaczęły chorować. Tak? No tak to niestety wygląda. Łapiemy natychmiast za antybiotyk, na wszelki słuchaj, ale niestety to nie jest dobre rozwiązanie, na pewno nie zawsze. No i mamy jeszcze to przypomnienie, szanowni Państwo, rozluźnienie połączeń między komórkami jelit, czyli te nieszczelne jelita, czyli to nie tylko, że cię nie wchłania, nie tylko, że mamy stany zapalne, ale jeszcze dochodzi do zwrotnego przesączania do przewodu pokarmowego i powstania biegunek oraz mamy w nieszczelnościach jelit wynikanie białek alergizujących i modyfikacje układu odpornościowego i choroby autoimmunologiczne. Jak zaburzenia odporności powstają w związku z jelitami? Myślę, że każdy z Państwa zna powiedzenie, że największa odporność jest w naszych jelitach. No i to jest prawda, tam jest ogromna ilość komórek immunokompetentnych, w związku z tym, jeżeli to wszystko nieprawidłowo pracuje, to mamy zaburzenia. No i mamy również nowotwory, szanowni Państwo. Niestety nowotwory mogą wywozić się również z przewodu pokarmowego, a diagnostyka ich jest trudna, bo mogą rozrastać się w przewodzie pokarmowym bardzo długo, nie dając objawów. Mamy również wady genetyczne, czyli choroba autoimmunologiczna dotycząca jelit, celiakia, choroba trzewna, tak jak wspominałem. Także przechodząc teraz do mieszanek
które będziemy rekomendowali u osób z zaburzeniami trawienia i z złego wchłaniania. Zobaczcie, bardzo taki wieloaspektowy problem, czyli bardzo wiele różnych narządów o różnych funkcjach, jednak proszę pamiętać, że najważniejsze jest to, żeby pokarm, który zjadamy, został prawidłowo strawiony i wchłonięty. Oczywiście przewód pokarmowy i narządy jamy brzusznej mają wiele innych ważnych funkcji. I tutaj zawsze możecie zobaczyć jakieś objawy, które będą sugerowały zaburzenia funkcji poszczególnych narządów. Ale jeżeli widzicie, że coś się dzieje, że są jakieś pobolewania, że są jakieś takie biegunki na przemian z zatwardzeniem i tak dalej, cokolwiek się zmieni w waszym życiu, albo będziecie osłabieni, albo nawet pojawią się bóle stawów, to zawsze miejcie z tyłu głowy, że powodem może być stan zapalny zlokalizowany w przewodzie pokarmowym. Zatem jeżeli to jest ważny aspekt, to warto pamiętać, że raz na jakiś czas warto sobie po prostu zregenerować ten przewód pokarmowy. I ten przewód pokarmowy regenerujemy kilkoma znanymi większości z Państwa preparatami. Między innymi aloe, czyli aloes, tak? Sok z liści aloesu z sokiem z owoców dzikiej róży. Myślę, że nie muszę Państwu rekomendować aloesu jako rośliny, która potrafi goić różne rzeczy. Myślę, że część z Państwa też mogła osobiście stosować aloes, na przykład przykładając miąższ aloesu na jakieś stłuczenia, oparzenia albo w celu poprawy ujędrnienia skóry. To jest troszkę tak jak rumianek. Jak weźmiecie sobie, nie wiem, przetrzecie sobie skórę aloesem albo rumiankiem, to zobaczycie, jaka ona staje się po kilku takich zabiegach miękka, jaka jest gładka, jak znikają stany zapalne. I dokładnie to samo chcemy osiągnąć, pijąc aloes. My chcemy po prostu, żeby stany zapalne i zaburzenia funkcji, tak, i złe samopoczucie naszych jelit po prostu zniknęło. Dlatego, że aloes będzie koił te wszystkie problemy, będzie łagodził stany zapalne. Zawsze, a pamiętacie, szanowni państwo, powiedziałem w kilku aspektach, na przykład ta rodzina z Ukrainy, różne trucizny, które w Polsce, z którymi oni się spotkali, jak negatywnie wpływają na nasze organizmy, jak te trucizny potrafią niszczyć przewód pokarmowy, jakie są też bardzo ważne funkcje wątroby odtruwające i wspomaganie tej wątroby. A zatem, jeżeli mamy zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego, zawsze polecamy Optidex jako mieszankę, która wspomaga naturalne odtruwanie i wspomaga metabolizm komórkowy i wspomaga narządy wewnętrzne jamy brzusznej. Kolejna bardzo ważna rzecz, bez której w ogóle nie wyobrażam sobie leczenia przewodu pokarmowego, to jest wyjątkowa formuła symbiotyków OptiProbio, czyli mamy 18 wyselekcjonowanych kultur probiotycznych w gigantycznej dawce, szanowni państwo, 450 miliardów kultur bakterii w jednej dawce. Do tego jeszcze mamy prebiotyk, czyli mamy probiotyki i prebiotyk, czyli mamy fruktooligosacharydy i inulinę. Mamy B-kompleks dodatkowo, cynk i selen i błonnik witalny z odtłuszczonych nasion lnu, złotego lnu. Tak, więc dzięki temu możemy zregenerować mikrobiotę. Proszę tylko pamiętać, że podawanie OptiProbio moim zdaniem powinno trwać przynajmniej 3 miesiące, idealnie jeżeli trwa 6 miesięcy. No i cóż ma udowodnione działanie przeciwzapalne i poprawia funkcję i jakość pracy przewodu pokarmowego? Oczywiście, że kwasy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Jeżeli do tego weźmiecie, że w omega oleum forte IQ, poza kwasami omega-3 z sardeli poruwiańskiej, dodaliśmy jeszcze antyoksydanty z rokitnika,
Ekstrakt z tokoferoli, witaminy E, z kiełków pszenicy. I to wszystko nie zaprawiliśmy jakąś chemią, tylko ustabilizowaliśmy 100% naturalnym ekstraktem z rozmarynu. Tak? I ten tran ma smak ekstraktu cytryny i wiśni. Więc naprawdę, słuchajcie, nie dość, że pięknie pachnie i smakuje, to jeszcze zawiera wspaniałe rzeczy. I teraz omega-3 to jest fajne porównanie. Omega-3 jest olejem. Możliwe, że część z Państwa słyszała, a może ktoś stosował balsam Szostakowskiego. Balsam Szostakowskiego został zupełnie przez przypadek odkryty w czasach II wojny światowej i przez wiele lat był stosowany w leczeniu stanów zapalnych przełyku żołądka dwunastnicy. To jest tak bardzo, ale to bardzo gęsty olej, który jak sobie wypijecie, to on bardzo powoli sobie spływa przez ten przewód pokarmowy. Co on robi? On po prostu tworzy taką warstwę ochronną w momencie, kiedy mamy gdzieś jakieś, no dosłownie ranę, tak? Gojącą się ranę, nie wiem, żołądku w dwunastnicy czy w przełyku, jak mamy jakiś refluks, to on potrafił osłonić to miejsce, żeby to się mogło zagoić. No bo co, no nie wyciągniecie u kogoś przełyku czy żołądka na zewnątrz, nie wynicujecie go i nie przykleicie plastra. No jakoś trzeba było to zagoić, więc balsam Szostakowskiego. Natomiast bardzo podobny sposób, szanowni państwo, i dlatego tu się znalazła omega. Działa olej omega-3. Poza ich no, takim immanentną cechą, działaniem przeciwzapalnym, to ona jeszcze delikatnie pokrywa przewód pokarmowy, chroniąc ściany przewodu pokarmowego, no fizycznie chroniąc ścianę przewodu pokarmowego. Więc warto o tym pamiętać, bo bardzo często wybieracie Państwo OptiLiver, OptiDex, czasem Aloes, probiotyk, natomiast warto pamiętać, że Omega Oleum Forte IQ będzie świetnie uzupełniało tą mieszankę. No i tak jak wspomnieliśmy, dedykowana mieszanka na poprawę funkcji nie tylko wątroby, ale wsparcie trawienia. Dlaczego? Dlatego, że zawiera enzymy proteolityczne, zawiera z ekstraktu z melonowca enzymy, które poprawiają trawienie. Tam oczywiście są inne elementy OptiLiver, ale o tym trzeba pamiętać, bo po to też stworzyliśmy, czy dodaliśmy do OptiLiver właśnie te enzymy proteolityczne. Tyle, szanowni państwo, na dzisiaj. Rozmawialiśmy o tym, jak naturalnie dbać o zdrowe jelita. Rozmawialiśmy nie tylko o jelitach, ale rozmawialiśmy o diecie, o ziołach, rozmawialiśmy o wątrobie, trzustce, tak? Czyli całym otoczeniu. Pamiętajcie to, co państwu powiedziałem. Zęby bolą, jelita nie. Zatem to nasza odpowiedzialność i troska o zdrowie powinna nam przypominać, że jeżeli chcemy być zdrowi, jeżeli chcemy żyć długo, chcemy unikać chorób, to dbałość o jelita po prostu, nikt nam tego nie przypomni. Sami po prostu musimy o tym pamiętać. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam jak zawsze do Kalet koło Częstochowy na nasze spotkania środowe. Jeżeli Państwo chcecie, oczywiście jest też taka możliwość telekonsultacji, jeżeli ktoś z Państwa nie mógłby przyjechać. Także życzę wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i do usłyszenia i do zobaczenia.